Ja pracuję w tej firmie 1976 roku od czerwca. To było po strukturach spółdzielni ogranicza-pszczelarskiej. Zakład zajmował wtedy produkcją, szczególnie ogórków. Ogórka to były dość duże plantacje. Tutaj zresztą była tradycja przed wojną, po wojnie. Produkowaliśmy przeważnie na eksport do Ameryki, Japonii, Anglii. 80% naszej produkcji to było pod szyldem Hortexu, Krakusa. Od 2001 roku weszliśmy w Pattisona. Było to dość takie odważne posunięcie, ryzyko, czy się przyjmie przede wszystkim, czy przyjmie się jako w uprawie, ponieważ nasiona ściągnięte były aż z Republiki Południowej Afryki. Kilkakrotnie nas pytano, czy faktycznie jesteśmy zainteresowani, czy nie. Mamy firmę, która Pattisony zamawia, to 150 tysięcy zrobiliśmy. Zaraz zabiorą na miejscu. Ładujemy na palety i zabiera. Do 200 tysięcy by zabrał nam. W tej chwili dzwonią, no nie mamy, za mało Pattisona. Jeszcze za mało trochę mamy kontrahentów. Nie ma komu na wsi zbierać. Nasiona dajemy producentowi. Uprawa, zbiory, nawożenia oczywiście, skupy, przetworzenie go, no i przygotowany do sprzedaży. Obecnie takie postacie, jak do tego etykieta dochodzi. Ogórek jest u nas produktem tradycyjnym. On już od początku, od 1958 roku, kiedy ten zakład istnieje, ogórek już był produkowany, korniszon. Zresztą dostaliśmy perłę w 2006 roku za ogórka. Jesteśmy na liście produktów tradycyjnych, na liście ministerstwa. To też tak przypadkowo zaczęliśmy robić. Przed targami, przed Polagrą, byłem synem we Wrocławiu, zobaczyłem pomidora małego. Mówię, zróbmy coś tego pomidora. Przywieźliśmy dwie skrzynki, to było na 3 dni przed targami. Zrobiliśmy coś takiego w takiej postaci jak w tej chwili. I zabrałem na targi i pokaz, bez etykiet będzie trzeba coś pokazywać. Było takie zainteresowanie, że jeszcze telefon był do zakładu i kupiliśmy większą ilość pomidorów, co się produkować te przysmaki do dzisiaj. Tak się przyjął w tej chwili w takiej postaci czteroskładnikowej i za granicę wysyłamy go i w Polsce jest bardzo dobre. Od tej pory. Cikłe tutaj z chrzanem też jest bardzo dobra, możemy się to przebijamy się, jest rozchwytywana też. W tej chwili się przyjęła na rynku niemieckim. Dziwne, Niemcy tego nie uznawali, ale w tej chwili nie wiem, jak to się stało, że po prostu nasza ćwikła do Niemiec jest wysyłana w tej chwili i jest bardzo dobry. Co roku zamówione jesteśmy. Mamy na przykład buraczki tutaj też w Jurki, gdzie też rynek niemiecki nie znał tego asortymentu, a w tej chwili zaczyna się powoli pani rozwija, że coraz jest więcej i uważam, że będzie już na kilka tysięcy w roku możemy eksportować. Związani jesteśmy z rolnikami i to z niektórymi dość dużo, bo nawet po kilkanaście lat. Już nie ma kiedyś, że rolnicy nas prosili, przychodzili, że myśmy wybierali sobie. Teraz trzeba iść, no niestety, do rolnika prosić, dawać rolnikowi, podpowiadać, dawać mu tak, żeby faktycznie miał korzyść z tego. Jest problem w tej chwili. Szukamy nowych miejscowości, wchodzimy gdzieś na wsi, jak mamy 2-3 producentów, to się bardzo cieszymy w tej chwili. Bazujemy na małych rolnikach, tutaj gdzie jest jeszcze obornik stosowany, gdzie tych środków na tyle nie ma. I dla nas tacy rolnicy są bardzo przydatni i chcemy wykorzystać ten potencjał, który jeszcze jest po wsiach. Są to niskotowarowej produkcji rolnicy, rodziny całe zbierają, rodziny pomagają, obopólnie pomagają sobie i takich rolników właśnie poszukujemy wszędzie.
to są naprawdę pomidorki dobre. To są gruntowe i one są smaku się różnią od tych z portfolii. Jakość wyprodukowanego surowca przez rolnikom to jakby się odtwarza tym, że dobra jakość wyrobów gotowych jest. To wiadomo, że dobry surowiec na czas zebrany, na czas przetworzony jest wartościowy i jest jakościowo bardzo dobry. Zresztą takim technologiem i to zawsze jest konsument dla nas. Słuchamy ludzi postronnych, poza zakładem, słuchamy też ludzi od nas, załogę, która też tutaj nam pomaga. Dostaliśmy zaproszenie do Dospały od Polskiej Izby Produktów Regionalnych, żebyśmy się wystawili w Spale, pokazali sobie, ponieważ mamy perłę z 2006 za ogórki. No ja pomyślałem sobie, że mamy taki wspaniały identyfikator w postaci dużego słoja, ponad 4-litrowego, żeby wręczyć pani prezydentowej. To się udało, bardzo chętnie pani prezydentowa od nas wzięła ten słoik, podziękowała. Później słyszałem właśnie, że jeszcze raz podziękowała dla organizatorów za ten słoik, bo jest bardzo ładny. Powiedziała, że postawił w honorowym miejscu w kuchni. Uważam, że będzie przypominał właśnie Dolny Śląsk i Ścinawę. Ja powiem tak, że ja chyba nic więcej nie umiem robić, tylko produkować przetwory. Ponieważ ja to już w tej firmie jestem 30, czy prawie 38 lat. Ta tradycja, to ponad 50 lat produkcji tutaj utożsamia się z odbiorcami. Bo to są ci sami ludzie, tutaj kupują. Jesteśmy po prostu rozpoznawani właśnie, gdzie ta Ścinawa z jakością. Mamy swego kupca jakby wszędzie. Na półce może być droższa, ale Ścinawa jest rozpoznawana i jest kupowana. Długo wam zejdzie jeszcze tutaj? No jeszcze zejdzie, no z godzinkę na pewno zejdzie, nie? Godzinkę? No, to popatrz pan jeszcze tam trochę skrzyni no. Jest. No. To może tam wysypiemy, na tamtą taśmę. Produkujemy dobrze. Produkujemy to z sercem. Tam każdy w jednym słoiku jest nasze serce włożone. Serce załogi.